Cześć, nazywam się Kasper Kluk i omówię zadanie Koraliki z przygotowań do 23. Olimpiady Informatycznej. W tym zadaniu mieliśmy ciąg literek, który na początku był pusty. Musieliśmy wykonywać następujące operacje. Dodaj po konkretnej literce w naszym ciągu nową literkę A lub B. W tym przypadku dla tego testu na początku dodajemy literkę A, bo jeżeli mamy 0, to dodajemy na początek słowa. Potem po pierwszej literce dodajemy B, po pierwszej literce dodajemy A i tak dalej, otrzymując kolejne takie słowa. Dla każdego z tych słów musimy określić, jaka jest długość najdłuższego takiego podsłowa spójnego, że każda para sąsiednich liter jest różna. Czyli na przykład tutaj to będzie 6, bo to będzie takie podsłowo. No to jak się za to zabrać? Zastosujemy taki sprytny myk, że nie będziemy dodawać literek, tylko najpierw policzymy, jak wygląda nasze słowo na końcu i potem będziemy usuwać z niego literki, bo to będzie nam łatwiej się liczyło. Więc tak. W jaki sposób to zrobić? Na początku zmienimy trochę nasze te wartości, a mianowicie dodamy do każdej 1, ponieważ w tym przypadku teraz dana liczba nam mówi, na jakiej pozycji w nowym ciągu znajdzie się literka, którą dodajemy. I teraz tak, która z tych literek, które występują tutaj, będzie pierwsza? To będzie ta, którą dodamy na pierwszą pozycję jako ostatnią, czyli w tym przypadku czwarta literka B. Czyli znajdziemy sobie najpóźniejszą jedynkę w tym ciągu, a dokładniej najpóźniejszą, najmniejszą wartość, dopiszemy sobie odpowiednią literkę, czyli B i następnie tak, nie chcemy już uwzględniać więcej tej literki, więc tutaj wpiszemy sobie jakąś wartość, która nam nie będzie wpływała na wynik, na przykład nieskończoność. A zauważmy, że teraz wszystkie literki, które dodamy wcześniej są i których numery, jakby pozycje są, wynoszą co najmniej 1, przesuną się o jedną pozycję w prawo. Czyli każdą z tych wartości, która jest większa równa 1, musimy zwiększyć o 1 teraz. I w ten sposób znowu znajdziemy tutaj najmniejszą liczbę, jest to 2, jej ostatnie wystąpienie i w analogiczny sposób będziemy aktualizować naszą tablicę. No ale nie możemy przy każdej nowej literce przeglądać sobie jej zawartości, bo otrzymamy złożoność kwadratową. Zrobimy to przy pomocy drzewa przedziałowego, które będzie obsługiwało takie operacje. Po pierwsze, podaj minimum na całym przedziale, które jest jak najniżej, oraz zwiększ wszystkie wartości na prefiksie o 1. I teraz dlaczego wystarczy zwiększyć wszystkie wartości o prefiksie? No bo tak jak wcześniej mówiłem, musimy zwiększyć jedyne te wartości, które wynoszą co najmniej tyle, ile wynosiła ta pozycja literki, którą aktualnie dodaliśmy na koniec ciągu. No ale ponieważ jest to najmniejsza z występujących liczb w tablicy, no to wszystkie liczby w tej tablicy będą wynosiły co najmniej tyle, więc możemy po prostu wszystkie liczby na tym prefiksie zwiększyć. Czyli będziemy jeszcze raz na takim drzewie przedziałowym, znajdziemy najpóźniejsze minimum, które znajduje się jak najniżej, wstawimy na jego miejsce nieskończoność, a wszystkie liczby w górę od niego zwiększymy o 1. W ten sposób otrzymamy już nasz końcowy ciąg, i też będziemy mogli zapamiętać, w jakiej kolejności te literki musimy teraz z niego usuwać. Musi to być kolejność odwrotna do tej, w której je dodaliśmy. No to nie możemy znowu liczyć dla każdego takiego słowa na siłę tego najdłuższego spójnego podciągu, a następnie usuwać literek i przesuwać wszystkie na prawo o 1 w lewo, ponieważ znowu otrzymamy złożoność kwadratową. Więc będziemy musieli to jakoś obejść. Zrobimy to w ten sposób, że jeżeli to jest nasze słowo na początku, będziemy pamiętali, które literki już z niego usunęliśmy i przy pomocy struktur danych będziemy sobie w szybki sposób odpowiadać na nasze zapytania i aktualizować ten nasz ciąg. Dobrze, to teraz przejdziemy do najtrudniejszej części zadania, czyli będziemy mieli już nasz ciąg i chcemy odpowiadać na nasze zapytania i usuwać z niego literki. Zaczniemy od policzenia sobie tych przedziałów dla ciągu. Co mam na myśli mówiąc tych przedziałów? Po prostu dla maksymalnych przedziałów spójnych, które zawierają taki ciąg literek różnych obok siebie. Na przykład dla takiego wyrazu, który mieliśmy w teście przykładowym, to będą takie 2 przedziały. Dla takiego przykładu to będą takie 4 przedziały. Sama literka A, potem AB, AB, potem BAB i potem BA. No i teraz tak. Oczywiście widać, że jak umiemy, usuwając literki, szybko aktualizować nasze przedziały, to wynik to będzie po prostu najdłuższa długość przedziału występująca wśród tych wszystkich przedziałów. No to jeżeli będziemy teraz nasze długości pamiętać w jakiejś tablicy, to znowu nie możemy przechodzić po każdym kroku wszystkich tych długości. Musimy je trzymać na drzewie przedziałowym drugim, żeby w dowolnym momencie mieć długość najdłuższego występującego tutaj przedziału.
Okej, okay, no to teraz tak. Jak będziemy pamiętać nasze przedziały i jak będziemy na nich wykonywać operacje? Każdy przedział będzie miał swój początek i koniec, który będziemy trzymać w jakiejś tablicy i każdy przedział będzie mieć swój numer. Na początku będziemy oczywiście te numery przydzielali po kolei, czyli ten przedział otrzyma numer 1, ten 2, w tym przypadku ten numer 1, 2, 3, 4 i w momencie, gdy się pojawia nasz nowy przedział, w momencie jakiejś modyfikacji pojawi nam się nowy przedział, będziemy przydzielali najmniejszy numer, którego jeszcze nie przydzieliliśmy, przy czym przedziały mogą zniknąć, na przykład ten przedział numer 2 może zniknąć, to nie będziemy szukali już tej dwójki, możemy dodać, powiedzmy w tym przypadku przedział numer 5, ponieważ przedziałów nigdy nie będzie więcej niż literek, a usunięcie przedziału wiąże się z usunięciem jednej literki. Czyli tak jakby przedziałów, które nam się będą pojawiać, będzie liniowo od długości naszego słowa, czyli możemy po prostu na siłę przydzielać najmniejszy numer, którego jeszcze nie przydzieliliśmy. Teraz dla każdej literki musimy pamiętać, jaki jest numer przedziału, w którym ona się znajduje i do tego potrzebne nam będzie kolejne drzewo przedziałowe, które będzie obsługiwało takie operacje. Ustaw jakąś wartość na danym przedziale i dowiedz się, jaka jest wartość w konkretnym miejscu. Potrzebne nam to będzie do tego, żeby jak jakieś literki wskoczą do nowego przedziału, przydzielić im wszystkim szybko te nowe numery i zapytać się, do jakiego przedziału należy dana literka. No i teraz tak. No to musimy rozpatrzyć wszystkie możliwe przypadki, jakie nam się mogą zdarzyć. Pierwszy to jest taki, że usuwana literka jest jednoelementowym przedziałem, czyli tu będzie literka A i tu będzie literka A. Co to oznacza? No to jest najprostszy przypadek do obsłużenia, możemy po prostu o tej literce zapomnieć i żadne z tych dwóch przedziałów po bokach nam się nie połączą w nowy, ponieważ tu też są literki A, czyli takie same. Dwa pozostałe przypadki są już trochę trudniejsze. Pierwszy jest taki, że usuwana jest literka, która jest albo początkiem jakiegoś przedziału, albo końcem. Co to oznacza, że jest początkiem przedziału? Oznacza to, że literka na jeden w lewo od niej jest taka sama. Więc jak usuniemy tą literkę, to te dwa przedziały połączą nam się w jeden. Czyli musimy wziąć któryś z tych przedziałów i o nim zapomnieć, a z drugim przedziałem musimy przesunąć odpowiednio jego koniec na koniec tego przedziału, o którym zapominamy, albo początek, w zależności od tego, z której strony ta literka jest usuwana. I wszystkim tym literkom, które są przenoszone do nowego przedziału, przy pomocą właśnie naszego drzewa przedziałowego, przydzielić nowe numery. Trzeci przypadek jest taki, że usuwamy literkę, która znajduje się w środku przedziału. Tutaj widać, że wtedy dwie literki po jej bokach są równe, czyli rozbije w ten sposób nam się ten jeden przedział na dwa różne. I znowu, przydzielimy nowemu przedziałowi nowy numer identyfikacyjny, tak? I tym wszystkim literkom na tym przedziale, które się znajdują w tym przedziale, przydzielimy te nowe numery. No dobrze. I w ten sposób umiemy już, prawie nam się udało, obsługiwać sprytnie to. Pozostaje jeszcze jeden problem, ponieważ jeżeli chcemy policzyć długość naszego przedziału, to nie może to być po prostu pozycja końcowa, odjąć pozycja początkowa, dodać jeden, ponieważ niektórych z tych liter, tak jak widać tutaj, może już nie być, bo na przykład usunęliśmy tę literę, spójrzmy na ten przedział, usunęliśmy tę literę, no to długość przedziału to nie jest 4, ponieważ tej litery nie ma. Czyli musimy mieć jeszcze jedno drzewo przedziałowe, w którym będziemy trzymali, które litery są usunięte. I teraz liczba elementów w tym przedziale to będzie to 4, czyli długość tego przedziału, odjąć liczba liter, które usunęliśmy już. I właśnie tą liczbę liter na dowolnym przedziale będziemy brali z drzewa przedziałowego. No czyli w ten sposób możemy wszystkie nasze operacje symulować, czyli zobaczyć, który przypadek musimy rozpatrzeć, odpowiednio dodać lub usunąć jakiś przedział, zaktualizować numery przedziału każdej literce, na którą to wpływa i wziąć po prostu wynik, czyli maksymalną długość przedziału, który tu się pojawia i wypisać na wyjście. Oczywiście pamiętamy, że te wyniki, te odpowiedzi na te zapytania wypisujemy w odwrotnej kolejności, ponieważ rozpatrujemy te zapytania od końca. Dziękuję.